Dzień dobry, kochani, witajcie w nowym vlogu. Witam Was dzisiaj z mojej kuchni. Już jestem pomalowana, bo mamy niedzielę. Będziemy robić zdjęcia na Blermi za chwilę, ale najpierw przygotuję trochę rzeczy na grilla, no bo w poprzednim vlogu mówiłam Wam, że dzisiaj właśnie robimy grilla i chciałabym po pierwsze zamarynować pierś z kurczaka. Pokażę Wam, jak robię tą marynatę. Nawet nie robię jej w oddzielnej misce ani nic, tylko właśnie wszystko wrzucam już do tej miski z kurczakiem, czy tam do pojemnika. Dzisiaj pewnie do pojemnika, dlatego że będziemy to zabierać ze sobą. I pokażę Wam też, jak przygotowuję ziemniaki, bo mam ochotę też na właśnie takie ziemniaczki z grilla, także też przygotuję do nich, no może nie marynatę, tylko takie przyprawy z oliwą. Zresztą zobaczycie mniej więcej tak, jak robię pieczone ziemniaki w piekarniku, także też możecie to w ten sposób zrobić, ale chciałabym, żeby było właśnie tak fajnie doprawione właśnie na grilla, także to Wam dzisiaj pokażę. No i tak jak mówię, będziemy robić zdjęcie na Blermi, jest przepiękna pogoda, jest trochę nawet za ostre światło, ale znajdziemy trochę cienia, żeby zrobić te zdjęcia już dzisiaj, no bo później może nie być czasu właśnie ten grill i no... Wiadomo, także ja się już od rana ogarnęłam, nawet nagrywałam ten makijaż tak pokrótce na Instastory, jakoś tak mnie dzisiaj natchnęło, że miałam ochotę nagrać i zrobiłam sobie też trochę inaczej makijaż, no może nie tak bardzo inaczej, ale inaczej niż ostatnio, o, bo znowu zrobiłam sobie tą wyciągniętą kreskę w wewnętrznym kąciku i powiem Wam, że od razu inaczej się czuję, plus inaczej się czuję, bo podcięłam sobie grzywkę w końcu, ona już była taka długa, nawet się zastanawiałam, czy jej nie zapuścić, ale przez to, że właśnie trochę ją zapuszczałam, będzie jakaś karetka. I przestała mi się totalnie układać. Już miałam taki problem z nią, bo naprawdę w żaden sposób nie mogłam jej ułożyć. Ona wieczorem wyglądała taką przyklapniętą. Już mnie tak denerwowałam, że dzisiaj sobie podcięłam, ale podcięłam dosłownie, nie wiem, centymetr i ona od razu się 100 razy lepiej układa. Tak ładnie leży sobie na czole. No i wymodelowała mi ona szczotka, ale zajęło mi to dosłownie, no nie wiem, ze 2 minuty to modelowanie. Więc ekstra, jestem ponownie zadowolona ze swojej fryzury, bo już ostatnio naprawdę mnie denerwowały te włosy i muszę się chyba wybrać już do fryzjera. Może tak, nie wiem, czy to w kamerze widać, ale o, dosyć już mam duży, na zdjęciach to jest najbardziej widać i trochę mnie to już zaczyna denerwować. Tak się wstrzymywałam z tym farbowaniem, wiadomo, w ciąży, ale myślę, że taką bardziej naturalną farbą spokojnie można zrobić. Znaczy, teraz ogólnie już nie ma takich farb jak kiedyś, wiecie, z jakimś tam jakichś takich śmierdzących niesamowicie, które mogą wpłynąć też i na Was źle i kręci się Wam w głowie w ogóle. Także teraz już zupełnie inaczej to wszystko wygląda, a chciałabym trochę sobie pogłębić już ten kolor. W ogóle teraz patrzę w kamerze, on wygląda naprawdę ładnie, ale nie wiem, na żywo tak nie wygląda, a na zdjęciach to już w ogóle tak widać, że jest taki wyblaknięty. Także myślę, że niedługo będzie czas się wybrać, ale nie wiem kiedy. Mamy sporo planów na ten miesiąc, także i na początek lipca też, także zobaczymy, kiedy się uda. Dobra, przygotuję sobie pokroję kurczaka i za chwilę pokażę Wam tą marynatę. Dobra, słuchajcie, jak komuś przeszkadza widok mięsa, to niech sobie przesunie, bo wiem, że niektórzy są wrażliwi na tym punkcie, ale tak, mam tutaj taki fajny szklany pojemnik z IKEA, trochę mały, ale nic nie szkodzi, a wiecie, a do tych szklanych później nic nie, jakby nie wchłania się. Po prostu, wiecie, nie lubię w plastikowych przechowywać na przykład mięsa, zwłaszcza, że będę dosyć mocno doprawiać, bo później to wszystko, jakby ten pojemnik przechodzi tymi zapachami, ciężko jest się tego pozbyć, także wrzucam sobie wszystko tutaj, całe mięso, otoczę sobie tylko ręce. Dobra, i teraz tak, potrzebujemy miodu, więc tu mam taki duży słój, musztardę. Zawsze robię to tak mniej więcej na oko, czasami daję też ketchup, ale dzisiaj chyba sobie go pominę. A to jest taka moja ulubiona marynata, właśnie miodowa, musztardowa. Możemy dać też trochę oliwy, ale chyba sobie też daruję. Paprykę słodką, tutaj mam złocistą przyprawę do kurczaka. No i skoro mamy grilla, no to będzie też grill pikantny, przyprawa. Ale jak nie lubicie pikantnego, no to możecie dać zwykłą, albo w ogóle nie dawać tej przyprawy. No i teraz tak na oko, nie wiem, łyżkę miodu na razie dam. Dam na razie jedną, no bo zobaczymy, jak ta marynata mi, ile mi jej wyjdzie, czy pokryje wszystko. Musztarda sarebska. I tutaj... No też tak na oko. Ze 2 takie małe łyżeczki. Dobra. I teraz przyprawy. Tą do kurczaka najpierw. Dobra, wsypię więcej. Sporo jest tego kurczaka, także nic się nie stanie. Trochę
papryczki słodkiej. My lubimy, jak wszystko jest mocno doprawione. I grill pikantny. I nie będę się rozdrabniać, tylko dłońmi sobie to po prostu wszystko wymieszam. No i zobaczę, ile mi tego wyjdzie. Jak będzie potrzeba trochę więcej, no to sobie dołożę. Ale chyba nie, zobaczcie, znaczy, no nie wiem, chcecie się aż tak przyglądać, ale jest wszystko raczej mocno pokryte. No i do tych pojemników w ogóle są też przykrywki, także polecam Wam te z IKEA właśnie pojemniki. Może dobrze, wszystko jest tak trochę ciasno, to lepiej wszystko przejdzie przyprawami, tą marynatą. Możecie sobie oczywiście też to wszystko wymieszać razem w jakimś słoiczku i spróbować tej marynaty, ale że ja robię ją dosyć często, to już wiem, że po prostu będzie dobra. No i tyle. Łatwiutko, moment przygotowany. Dobra, idę umyć ręce i się biorę za ziemniaki. Dobra, zamykamy. I wstawię sobie to na razie do lodówki, dopóki nie będziemy jechać, no bo tak jak mówię, jeszcze będziemy robić zdjęcia. W sumie nie wiem, czy tutaj, czy już pojedziemy gdzieś dalej i weźmiemy to ze sobą, no nie wiem, zobaczymy. Ale na razie wstawiam do lodówki. Okej, przygotowałam ziemniaczki, pokroiłam je w takie łódeczki i teraz tak, polewam, to trochę ciężej będzie mi teraz wymieszać, ale jakoś sobie dam radę. Polewam trochę oliwą. W ogóle nie obierałam ich, bo ja bardzo lubię, jak są takie właśnie myte ziemniaki, to bardzo lubię piec w mundurkach, mówiłam Wam to zresztą też kiedyś, przy okazji pieczenia ziemniaków. Kurczę, wiecie co, chyba jeszcze troszkę tam tej oliwy. Tylko je wyszorowałam taką szczoteczką, żeby były po prostu totalnie czyste na pewno. I teraz mam taką przyprawę do ziemniaków, więc daję tą przyprawę, sporo tej przyprawy. W sumie postawiłam sobie tutaj sól, ale chyba już nie będę solić, bo nie pomyślałam o tym, że przecież w tej przyprawie już jest sól i wystarczy. I odrobinę dosłownie tej do grilla, żeby trochę był taki posmak. Chociaż powiem Wam, że piekliśmy też w całości ziemniaki tam w tym domku na drzewie, jak byliśmy. I też wyszły, tylko że trochę dłużej się robiły. I robiliśmy bez przypraw. I też były bardzo dobre. I to chyba sobie wymieszam z całą łyżką. Może mi tak nie będzie wszystko leciało, bo jak jeszcze bym tutaj rękę wsadziła, to już w ogóle będzie totalnie mało miejsca. Więc mieszam sobie tą łyżką. One i tak przejdą, bo trochę będą leżały z tym wszystkim. O, i teraz widzę, że jeszcze mogę sobie dosypać trochę tej przyprawy do ziemniaków, bo wcale nie jest aż tak dużo. Wiecie, to już według Waszych preferencji, czy mniej, czy więcej dacie. My lubimy dużo, dużo tych smaków połączonych. Lubimy też pikantne. O, już mi tutaj wyskoczył jeden. Także to sobie mieszam. I zamykam też w pojemniku. No, uciekają mi. Okej, i to też ląduje w lodówce. Jeszcze sobie przygotuję halloumi już od razu w plasterki, żeby później się nie zajmować tym, tylko wszystko położyć ładnie na grilla. I już halloumi nie doprawiam w żaden sposób, ale bardzo lubię halloumi z grilla, także polecam Wam spróbować. Ruszyliśmy na grilla. Mam na sobie sukienkę z tamtego roku z Blermi. Uwielbiam ją, jest po prostu moją chyba ulubioną taką na lato, a jest już taka pogoda totalnie letnia. Dzisiaj naprawdę jest upał na dworze, więc cudownie. I ona jest z bawełny, taka przewiewna, no ale jest już tutaj taka wiązana na tasiemki. Rozwiązałam się przed chwilą, sobie poprawiałam i rozwiązałam w końcu. Wiązana na tasiemki, jest bawełniana, ale niestety jest niedostępna już, także nie będę Wam tutaj polecać. Ale mamy dużo modeli też fajnych na wiosnę i lato. Co, nie ma? Nie. Pojechaliśmy po podpałkę do grilla, ale nie ma. Może na samej stacji gdzieś będzie. Przecież już muzyczka. No, a ze mną możecie zobaczyć tam w tle sukienkę tak przewieszoną, właśnie tutaj będziemy robić jeszcze zdjęcie, już jedno zrobiliśmy, natomiast zapomniałam wziąć aparatu, bo tak nawet sobie myślałam, że mówię, nagram jakieś fragmenty, jak robimy zdjęcia,
blogerka roku, zapomniałam jak zwykle. Powiem wam, że ja bez przerwy zapominam brać w różne momenty, kiedy mogłam nagrać coś ciekawego. To zapominam po prostu zabrać ze sobą aparatu i jak wracaliśmy już tak naprawdę, to mi się przypomniało. Ale nie chcę wam na razie i tak w tym vlogu pokazywać tych sukienek, ponieważ pokażę je w innym filmie, bo w tygodniu chcę nagrać film taki z przeglądem kilku nowości w mojej szafie polskich marek i między innymi pokażę wam właśnie te nasze dwie nowe sukienki, także tam zobaczycie je na mnie i tak dokładnie, chociaż tą jedną już pokazywałam na Instagramie, tą drugą chyba też tak jakiś urywek, natomiast na mnie tak dokładniej zobaczycie z opisem wraz, zobaczycie właśnie w tym filmie, o którym mówię, także na razie tylko taka mała zajawka była na Instagramie. No dobra, jedziemy, jest cieplutko, bardzo, bardzo, bardzo. Tomek chyba zgłodniał przed grillem. Ja sobie wypiłam koktajl, sobie zrobiłam z banana i z truskawek z jogurtem. W ogóle chciałam wam pokazać właśnie te okulary. Prześliczne okulary kupiłam w Stradivariusie, ale naprawdę są bardzo, bardzo ładne. Mega mi się podobają. Zobaczcie. Wydaje mi się, że jak do mojej małej twarzy, to jeszcze nie jest taki rozmiar, który by nie pasował. Mega mi się podobają. Także do takich białych stylówek, jakie ja najbardziej lubię na lato, naprawdę super. Także one są z nowej kolekcji, bo dopiero co je kupowałam. Dobra, druga sukienka ofocona, chociaż szliśmy piechotą, a jestem w klapkach i powiem wam, że myślałam, że się zamęczę w tych klapkach. Takie ładne klapki kupiłam, zaraz wam pokażę. W Stradivariusie chyba, są piękne, ale jak idzie się kawałek, to po prostu tak spadają ze stóp, że myślałam, że mnie coś trafi. Jeszcze szliśmy piachem, więc już stwierdziłam, że idę boso, bo wkurzające. A wzięłam sobie je ze względu na wyjazd też na wakacje. Ale są wkurzające, więc nie wiem, czy dużo się nacieszę nimi. Może na jakieś krótsze spacerki. I tak wam rzucę okiem tylko na tą sukienkę. Jest po prostu przepiękna. To jest mój totalny faworyt, jeśli chodzi o naszą kolekcję wiosna-lato. Bo czuję się w niej bardzo, bardzo wygodnie. Jest też maxi. Piękny materiał taki w grochy. I też mam do niej piękny koszyk, który idealnie pasuje. On jest z mojito. Też to jest tegoroczna kolekcja. Także taka mega typowo letnia stylówka. Stanęłam sobie tutaj w cieniu, żeby nagrać, bo jest tak gorąco, jest dosłownie no jak w lato. Myślę, że ze 30 stopni na słońcu odczuwalne na pewno, bo grzeje bardzo, także stwierdziliśmy, że tego grilla też, wiecie, w altance, schowamy się w cieniu. Myśleliśmy o spacerze, ale to ewentualnie jakimś późniejszym popołudniem, jak trochę to słońce zajdzie, bo naprawdę trzeba uważać. Także my planujemy niedługo też wyjazd na wakacje, więc muszę się uzbroić w jakiś kapelusz albo dwa. Jakieś takie słomkowe, ładne, które mnie będą też chronić przed słońcem, bo no wiadomo, trzeba naprawdę uważać, bo słońce daje nieźle. W ogóle jakoś tak nigdy człowiek o tym nie myślał bardzo. No nie wiem, przynajmniej ja, a teraz wiecie, no jednak trzeba bardziej na siebie uważać. I taka moja myśl, że trzeba się wybrać na zakupy. W ogóle chcemy któregoś dnia sobie jechać, może w przyszłym tygodniu, do Warszawy. Mamy coś tam do załatwienia, plus chciałabym jechać do Galerii Młociny, do Primarka. Tam zawsze są fajne właśnie takie letnie akcesoria. No i bym spojrzała na jakieś dzidziusiowe rzeczy. Plus chciałabym bardzo jechać do sklepu Newbie. Ostatnio szukałam sobie jakichś takich ubranek dla dzidziusiów i powiem wam, że nigdzie mi się nie podobają tak bardzo jak właśnie w Newbie, chociaż są drogie, ale coś, chociaż ze dwie rzeczy jakieś muszę kupić, bo po prostu są cudowne. Wiadomo, że dzieci moment z tego wyrastają, więc nie ma co wydawać dużo kasy, ale są tak piękne, że na coś na pewno się skuszę. Polećcie, jeśli macie do polecenia jakieś fajne sklepy. Mogą być polskie marki z takimi wyjątkowo ładnymi, nieco z takimi totalnie zwykłymi ubrankami dla dzieci. No to piszcie mi właśnie tutaj w komentarzach. W H&M też mi się bardzo podobają rzeczy, są super i są w przystępnych cenach. Natomiast są takie bardziej zwykłe. Też na pewno coś tam kupię, ale wiecie, już sobie zaczynam myśleć tak o tych wyprawkowych rzeczach. Wiadomo, że są też większe wydatki, które trzeba zaplanować. Już mam też upatrzone kilka rzeczy. Mam upatrzony wstępnie wózek, jeszcze nie jestem pewna, ale za to mam upatrzone już raczej na pewno łóżeczko i mam upatrzony bujaczek. Także zobaczymy, ale raczej już te rzeczy mam upatrzone, ale jeszcze się chwilę wstrzymujemy. Wiadomo też o płci, chcemy się dowiedzieć tak na 100%, chociaż już mamy, już lekarz mi powiedział na 90%, ale nie mówię, póki nie będę na 100% pewna, bo wiadomo, nie chcę później się też sama zawieść, znaczy zawieść, nie zawieść, tylko sama być taka w szoku, albo nakupuję rzeczy dla jakiejś konkretnej płci, takich typowo dla tej płci, a potem się okaże, że jednak jest inna. Także też nie chcę tutaj robić takiego spoilerować, a potem się okaże, że jest inaczej. Wiadomo, chyba większość osób mówi, jak już jest na 100% pewna.
Także zobaczymy, jeszcze czekamy na spokojnie. Na pewno, jak już będę pewna, to wam powiem. No, także dobra, wiem, że dajcie znać w ogóle, bo ostatnio miałam takie komentarze, że wkurzające, że w każdym filmie gadasz o ciąży, ale słuchajcie, jak nagrywam vlogi, no to ciężko mi jest w ogóle o tym nie wspominać, bo to jest teraz moje życie, tak teraz to wszystko wygląda. Ja się tym teraz, moja głowa jest w 90% tym cały czas zajęta, więc dziwne by było nie poruszyć w ogóle tego tematu. Staram się to ograniczać, natomiast tutaj akurat tak po prostu mi wpadło to do głowy, zaczęłam mówić i no jest to dla mnie naturalne, także chyba ogólnie mi się wydaje, że jak w życiu influencera, w życiu youtubera przychodzi jakiś taki etap dany w życiu, no to więcej się o czymś mówi, tak samo jak więcej się mówi o budowie domu, jak się ją zacznie. My jeszcze nie zaczęliśmy budować, więc jeszcze tak dużo nie mówię, ale na pewno będę mówiła dużo, jak już zaczniemy. Mamy już takie wstępne wizualizacje, któregoś dnia w jakimś vlogu wam pokażę. I też był u nas architekt z takim zestawem, mam nadzieję, że mnie słyszycie, bo wieje, a nie wziąłem tego takiego puszka na wierzch, z takim zestawem VR, gdzie można w wirtualnej rzeczywistości zobaczyć swój dom, przejść się po nim w środku, więc powiem wam, że to było super doświadczenie, w ogóle polecam znaleźć kogoś takiego, kto to ma, no bo było to naprawdę świetne zobaczyć mniej więcej, jak to będzie wyglądało, nawet tak w celu takiego sprawdzenia, czy wielkości są dla was okej, czy układ pomieszczeń jest okej, no super doświadczenie, także polecam właśnie coś takiego. Dobra, idę do domku już, bo za chwilę będziemy mieli gości, przygotujemy sobie grilla, już Tomek może zacznie rozpalać, no i będzie super popołudnie, bo jest naprawdę cudna pogoda, ja mam tyle energii dzisiaj, że aż sama się sobie dziwię, bo ostatnio mi jej brakowało. Dobra, ruszam do domu. No i w końcu nie pokazałam wam tych klapek, zobaczcie, są przepiękne, ale na takie spacery, gdzie musicie kawałek dojść, no to są nie za bardzo praktyczne, bo właśnie zsuwają się mocno ze stopu. Chociaż mam tego typu klapki też z takim tutaj nisko, bardziej na palcach, takim tym paskiem trzymającym zarę i tak mi się nie zsuwają, a te po prostu no strasznie, gdzie ja mam dosyć wąską stopę i ona powinna tam wejść wystarczająco, a wiecie, to nie chodzi o to, że wąska stopa i wylatują, tylko ja sobie wciskam tą stopę, żeby to mi trzymało, a ona jakby się wyciska, bo po prostu to jest dosyć wąskie, ale są bardzo ładne, więc chociaż na jakieś takie króciutkie spacery, czy do auta wsiąść, później wysiąść, będą okej, bo naprawdę są bardzo ładne. Hej, kochani, witajcie. Kolejnego dnia ja sobie właśnie przyjechałam do koleżanki właściwie, no można powiedzieć, że po nią. Wejdę tylko na chwilę i idziemy na śniadanko, bo dzisiaj przepiękna pogoda. Zobaczcie, jak jestem cienko ubrana na ramionczka. Wziąłam sobie tylko kurtkę jeansową, żeby tak lekko coś zarzucić na siebie i chyba się przejdziemy, bo mam blisko. Także jedyny mój stres dzisiejszy to było to, czy uda mi się zaparkować. Powiem wam, że jakoś jeżdżeniem w ogóle się nie stresuję. Lubię jeździć po mieście, ale parkowanie, nie to, że nie umiem parkować, tylko po prostu zawsze boję, że nie będzie miejsca, żeby ona musiała się gdzieś wciskać, dlatego się cieszę, że mam to auto, że ono jest tak malutkie, że po prostu można się łatwo wszędzie wcisnąć. Ale udało się, jest miejsce, także spoko. Ja mam na sobie body ze Stradivariusa, nie wiem, czy wam je pokazywałam już wcześniej, ale jest bardzo, bardzo fajne, wygodne i takie elastyczne dosyć. Mam M-kę, jak coś teraz na brzuch idealnie pasuje. Ten łańcuszek, o który bardzo często pytacie, on jest Sawickiego, Sawicki Biżuteria, torebka Pastelier i mam na sobie, nie wiem, czy widzę, bo słoneczko świeci, tą spódniczkę, którą pokazywałam wam ostatnio we vlogu, że ją sobie skracałam. Także taka stylówka na dzisiaj, trochę taka balerina, ale założyłam trampki, żeby nie było aż tak słodko. Dobra, i uciekam, bo już muszę do toalety. Tak, cała prawda bycia w ciąży. Mam nadzieję, że będziecie mnie słyszeć, bo jest trochę głośno, bo jest tuch na dole, ale przyniosłam sobie tutaj książki na taras, bo jest tak przyjemnie chłodno. W ogóle chyba za chwilę sobie poczytam, bo zostało mi dosłownie końcówka do czytania tej książki, także dzisiaj albo max jutro sobie ją dokończę czytać. Ale chciałam wam pokazać moją kolekcję od Muso, dotychczasową, bo w ogóle właśnie kończę czytać tą pozycję i zamówiłam sobie trzy kolejne tego autora, bo to jest mój ulubiony autor, ja uwielbiam te jego powieści. Także stwierdziłam, że pokażę wam, dlatego że bardzo często, kurde, jak jest głośno, liczę na to, że będziecie słyszeli, bo bardzo często jak coś pokazuję, nawet jakiś urywek, że czytam, to pytacie o moje ulubione pozycje tego autora, chociaż już wam mówiłam,
Już Wam mówiłam kilka razy, że to jest moja ulubiona pozycja od Muso jutro. Druga to chyba poprzednia, którą czytałam przed tą, czyli Będziesz tam. Jest po prostu genialna, bardzo, bardzo lubię. I później chyba tak na równi, wydaje mi się, że Telefon od Anioła i Apartament w Paryżu. Te dwie też są w porządku, też się dobrze czytało. Tą w ogóle czytałam jako pierwszą, pamiętam na Majorce jak byliśmy. To właśnie czytałam Dziewczynę z Brooklynu, bardzo mi się podobała. Natomiast później po prostu przeczytałam tyle fajnych pozycji, że trochę jakby przebiły tą. Ta chyba jest najsłabsza, ale też myślę, że warto przeczytać, bo po prostu najsłabsza tego autora z tych, które do tej pory przeczytałam. Natomiast też jest ciekawa do przeczytania. I tak jak Wam mówiłam wiele razy, książki tego autora to są takie trochę... No nie wszystkie, ale trochę takie magiczne książki, ponieważ tam często są takie, dzieją się rzeczy, które w rzeczywistości by się nie wydarzyły, na przykład jakieś podróże w czasie, ale naprawdę cudowne są, uwielbiam te powieści. Teraz już kończę czytać Central Park, która, no mogę Wam parę słów powiedzieć, jeszcze tak jak mówię, nie przeczytam zakończenia, natomiast jest to książka, która trzyma w napięciu, nie wszystkie są aż takie, ponieważ niektóre są takimi bardziej... romantycznymi powieściami z jakąś zagadką, a ta jest trochę bardziej takim thrillerem, kryminałem. Niektóre też są, ale no mówię, właśnie ta tak chyba z tych, no nie wiem czy najbardziej, ale no bardziej na przykład niż Jutro jest takim właśnie trochę kryminałem, podchodzącym pod thriller, bo są takie momenty, że już tam, wiecie, dużo się dzieje i w ogóle jest bardzo dużo zwrotów akcji, jest niesamowicie wciągająca i właśnie długą przerwę sobie zrobiłam, no może nie taką długą, bo czytałam tą książkę, ale wcześniej długą przerwę od Muso i jak dopadłam się do tej książki, to właśnie dosyć szybko ją, no prawie już skończyłam i przez to tak jakby na nowo mi się pobudziła ta miłość, dlatego zamówiłam kolejne 3 pozycje, bo naprawdę genialnie mi się czyta te książki, jakoś poradniki ostatnio, no tak powolutku sobie coś tam poczytuję. Teraz czytam tą książkę Wysoko Wrażliwi, ale to tak wiecie po rozdziale co jakiś czas, a to mogłabym po prostu pochłonąć jednym haustem, jakbym tylko miała tyle czasu, żeby usiąść i przeczytać całość, to pewnie bym przeczytała naraz, bo naprawdę jest przynajmniej ta pozycja genialna, ale większość jego książek to jest złoto. Aczkolwiek co mogę Wam doradzić, jakbym teraz zaczynała od nowa czytanie jego książek, to spojrzałabym według dat, dlatego że niektóre książki trochę do siebie nawiązują. Wydaje mi się, że Telefon od Anioła i chyba Apartament w Paryżu trochę do siebie nawiązywały. Po prostu są tam takie małe anegdotki, które do siebie trochę nawiązują. Nie jest tak, że trzeba przeczytać tą poprzednią część, bo to nie jest druga część, ale bohaterowie na przykład się powtarzają i mają jakieś tam dalsze losy czy coś, ale nie musicie przeczytać tej poprzedniej części, natomiast fajnie by było przeczytać to w odpowiedniej kolejności, bo ja właśnie niektóre książki tak przypadkowo sobie zamawiałam według jakichś tam recenzji i później okazało się, że fajnie by było jednak przeczytać tą poprzednią, także po prostu bym patrzyła według daty wydania i wtedy bym sobie zamawiała po kolei tej książki. Natomiast tak jak mówię, jak macie przeczytać na przykład jedną, no to zdecydowanie Jutro, ewentualnie właśnie Będziesz tam, ale wszystkie Wam bardzo polecam. Mam nadzieję, że nie był jakiś strasznie nudnawy ten vlog, chociaż trochę tak mi się wydaje. Tak sobie przeglądałam dzisiaj materiał, mówię, kurde, sama gadanina praktycznie. Na początku dużo o tym jedzeniu na grilla, ale może ktoś się zainspiruje, teraz sezon grillowy, a potem sama gadanina, no ale... Czasami i tak bywa, także dziękuję Wam bardzo już za oglądanie tego filmu. Dajcie znać, czy Wam się podobał, czy wolicie, jak więcej się dzieje we vlogu i na przykład nagrywam przebitki, nie wiem, jak coś tam sobie jem, jak jesteśmy na mieście, albo gdzieś wyjeżdżamy. Za kilka dni wyjeżdżamy, także pewnie będę nagrywała vloga. Także czekam na Wasze opinie, czy wolicie właśnie takie z akcją vlogi, czy raczej takie spokojne, domowe, jakieś pogaduchy. Dajcie kciuka do góry i widzimy się w następnym vlogu. Do zobaczenia. Pa, pa! Sun is shining 24/7, 'cause when we're together it feels like we're in heaven. If it will get dark, you'll be my million stars. I know I can lean on you.